Siemaneczko, powitać jak zwykle tych, których powitać warto. Jak zwykle powitanie zostało stare i tak nie zostanie. Dzisiaj zbadamy kilka warzyw, takie jak na przykład, które ja używam praktycznie codziennie. Codziennie to spożywam. I jest to tak. Cebula, wziąłem i taką, i czerwoną. Mamy pyrę. Bo ja jestem tu z Poznania, z okolic Poznania, wielkopolskiego, także tu mówimy pyra. I wziąłem dwie pyry. Starą pyrę i trochę mniej starą pyrę. Bo teraz zimą młodych pyrów nie ma. No ale ta już puszcza kiełki. I czosnek. Też praktycznie codziennie zażywam. Jeden ząbek sobie jem. Tak samo jem codziennie jedną cebulę. Do jajecznicy zawsze rano. Jak robię sobie jajecznicę, to wkraję zawsze jedną cebulę, jednego pomidora. Właśnie, pomidor. Kurka, wódka. No. To nie ma, w wełbie to musi mieć girach, żeby się nałazić. No i dobra. I mamy pomidora jeszcze. No to tak. Zmierzmy sobie najpierw może... I czego znowu nie mam? Ścierki. Kurde. Moment. Dobra, już mamy wszystko. Nie trwało to długo. I dobra, lecimy. Sprawdzimy sobie najpierw... Jak to stare babcie mówią, na sam piec. A sprawdźmy czosnek. Umieść sondę w produkcie. O, karwacz, twarza, rabasza, jakby to powiedział Ferdynand Kiepski. I mierzymy. Tu nie robiłem oczywiście żadnych wcześniej odczytów, nie sprawdzałem. No, czosnek mamy nasz, polski. A wiadomo, że dobre, bo polskie. Ale niekoniecznie na przykład świnie. I mamy mniej niż 10 azotanów w czosnku. Bardzo, bardzo piękny wynik. Jestem podniecony wręcz ze zdrowotnością naszego czosnku. Teraz, tak, mamy w kolejce. Sprawdzimy pomidorka. Więc mówię, to nie, tutaj nic nie jest z marketu ogólnie. Ani z takich, to jest wszystko z miejskiego sklepiku. Pomidor. Umieść sondę w produkcie i wciśnij pomiar. Cyk. I cyk. Sprawdzamy. No ja wiem, nie widać tu u nas na ekranie. Ale tak. Norma w pomidorach jest 300. Mamy 97, u was to widać odwrotnie, bo mam kamerę w telefonie oczywiście, z przodu. Ponieważ wszystkie filmiki kręcę telefonem. Proszę państwa, geniusz tkwi w prostocie. Jak to, znowu cytuję słowa Ferdynanda Kiepskiego. I dobrze, jedziemy dalej. Ziemniak. Sprawdźmy najpierw tego młodszego. Cyk. Moment, popełniłem błąd. Bo dopiero teraz powinienem umieścić sondę. Jeszcze raz cofniemy. Cyk. Ziemniak, sonda nie powinna znajdować się w produkcie najpierw. I teraz jest umieścić. Sondę, cyk. Wykonać pomiar. I na 250 mamy 150. Nie wiadomo jakie te ziemniaczki, pyrki są. Znaczy chodzi mi jaka to jest odmiana, nie powiem wam, bo nie wiem. I teraz zobaczymy tą starą pyrę. Staro pyra. Cyk.
I pomiar mamy na owicie w starej jest trochę więcej, 184. Dobra, wycieramy. Wracamy do cebuli. Szukamy cebuli. Zobaczymy, jak cebula wypadnie. Zobaczymy, która lepiej wypadnie. Czy ta czerwona? Czy zwykła biała? O! No i tutaj jestem rozczarowany cebulą. Niewielki nadmiar azotanów. Norma jest 80. Pokazałem na 108. Nie jestem spełniony tą cebulą. Już wiem, że jej nie będę kupował. Tej czerwonej. A białą. Coś się nawywijało z tą cebulą. Jeszcze nie. Tylko najpierw tu. Cyk. Wycierać ładnie. I teraz sprawdzamy. No. Czyli biała cebula mniej niż 10. Zawartość azotanów. No i tak. No cóż. Czosnek wypadł bardzo dobrze. Dzisiaj bohaterem zostaje czosnek i bohaterem zostaje biała cebula. Czosnek i cebula. I tym proszę się odżywiać. No nie tylko tym. Pyry też nie wyszły całkiem. Ja ogólnie jem dosyć dużo pyrów, bo przeważnie pyry jem dwa razy dziennie. Jak na przykład trenuję i chcę przytyć, tak teraz, bo jak wiecie, od mojej walki z żuromem, to miałem 66 kilo, tak naprawdę od operacji, którą miałem na bark, no to jeszcze nie przekroczyłem 70 kg. Dopiero teraz zacząłem dużo jeść i te 70 kilo pykło, że przytyłem. No i po prostu no, zwiększam sobie teraz posiłki. No i coraz więcej jem, także masę buduję na perach. Ciekawy jestem, jakbym zrobił tak, jakby dziennie jadł kilogram pyrów. Powiedzmy z dwie cebule. Codziennie rano wiadomo jajecznica z 6 jajek. Do tego jest jeden pomidor, jedna cebula. I kawałek mięsa, tam szynkę lub jedną kiełbasę sobie zawsze wkroję. Teraz sobie tak jeden z dzika od kogoś tam kupiłem. Ale skończyła mi się, także muszę zobaczyć, co tam mam zamrożone, jakieś mięso. No dobra, mniejsza z tym. Dzisiejsi bohaterowie, tutaj przed Państwem. Niestety, czerwona cebula wyszła bardzo słabo, bo no, czyli jest bardzo mocno przenawożona. Na to wychodzi. I druga sprawa, jeżeli macie pyry, to też mi powiedział jeden rolnik. I tak, pyry ze wsi. Tak. Bo niektórzy mówią, czy te pyry są z wioski. Nie, te pyry są z miasta, rosły pod blokiem. No kurde, ludzie. Czasami potraficie zadać takie pytania niektórzy. To jest masakra. Czy... No wiadomo, że takie rzeczy to na wsiach jest, są jak pyry. A pyry to typowo w Wielkopolsce. I jeżeli ugotujemy taką pyrę i ona... No wiadomo, ja zawsze sobie, powiedzmy tam, ugotuję pyry w dzień, zjem sobie gotowane przed treningiem, czy tam po treningu różnie, a na wieczór zawsze sobie odsmażam i robię sobie smażone pyrki i przepraszam, ze śledzikiem w śmietanie. Śledź bardzo zdrowy, niedoceniona ryba, bardzo zdrowa. Dobra, mniejsza, dobra, wróćmy do pyry. Jeżeli ugotujemy pyrę i zrobi się czarna, powiedzmy, bo stoi kilka godzin, to jest przenawożona azotem. Przeazotowana. Tak mi powiedział jeden rolnik. Starszy rolnik, także myślę, że wie, co mówi.
I to by było na tyle dzisiaj. Na pewno widziałem, że dużo osób pisało na temat tych ziółek, na trawienie, na wspomaganie jelit, żołądka. To na ten temat na pewno nagram jakiś odcinek. I może tak zrobię nawet, że kilka odcinków i w każdym opowiem o jakichś ziołach, które ja sam osobiście stosowałem. No i to by było na tyle. Także pozdrawiam wszystkich tych, których warto pozdrowić. Trzymajcie się.